Hej, witajcie w CIF 6, Persowie na 9 poziomie trudności. No i całkiem dobrze to wygląda, bo ta moja fioletowa plama, mówię o terytorium oczywiście, wygląda przyzwoicie. Miast mam w tym momencie najwięcej na świecie, aczkolwiek problem polega na tym, że te moje miasta są słabe i widać tutaj to po tych punktach choćby nauki, naturę i kultury też. Także warto by było się tym właśnie w tym momencie zająć, odpuścić już tego Greka Macedończyka Olka Wielkiego, no bo mam jego stołeczną Pellę. Do zwycięstwa przez dominację, które to tylko jako jedyne, dobra, obok punktowego jest włączone, no potrzebuję tylko tej Pelli. Mógłbym tego nie ruszać nawet już w ogóle. Choć oczywiście jest delikatny problem tutaj z lojalnością. Zobaczymy, jak się będziemy w czasie pokoju tutaj prezentowali, no bo w tym momencie mamy 10 z okupacji. No ale ten pokój musi prędzej czy później nastać. Choć mógłby też nastać w wyniku całkowitego zlikwidowania Greka. Można by i tak. Ale tu jest kusznik, tu są mury. Nie chcę stracić już tych nieśmiertelnych, bo przed momentem przecież jednego straciłem. A to są fajne jednostki już, które mają całkiem sporo awansów, bo po 3. Także ja bym się wolał w tym momencie na gospodarce skupić, szanowni państwo. Zawrzeć z nim pokój. Tyle, że to na tym modzie chyba. No nie chcą płacić. No tyle, że on też nie ma jakoś dużo, ale nawet tyle nie chce dać gnoj jeden. Zobaczcie, kurde. No w sumie ma to ręce i nogi, powiedzmy, jakieś. Ma mury i wie, że teraz się może bronić. Dobra, ja się zgodzę na to. Niechaj będzie. Dobiję go kiedyś, w razie czego, jeśli będzie taka potrzeba, jeśli się rozwinie, jeśli tutaj jakieś surowce fajne będą, strategiczne, to wtedy tak pokombinujemy. On ma jeszcze tę cechę z tego moda, dodatkową, która sprawia, że ma większe bonusy od tego generała wielkiego. Także on militarnie, nawet jak ma taką jedną czy dwie jednostki i mury, no to jest trudne do ruszenia na tym poziomie trudności. Nie chciałbym stracić tych jednostek po prostu. Także zajmiemy się teraz innymi rzeczami. Tutaj sobie, jak widzimy, przełożyłem te ikonki, bo tu miała być przemysłówka, ale zaznaczyłem tutaj w tym momencie akwedukt. Tylko pytanie, czy to się opłaci. No bo jeśli mamy słodką wodę, a tu mamy słodką wodę, to taki akwedukt w tym momencie, szanowni państwo, daje nam tylko 2 obszary mieszkalne dodatkowo. Mamy tu 10. No 2 to zawsze coś oczywiście. No zapobiega utracie żywności podczas suszy. No pytanie, czy ja to suszę będę miał. No ale to możemy zobaczyć, że dokłada te 2 punkty produkcji, tak? Za akwedukt. Sam kosztuje w tym momencie, szanowni państwo, taki akwedukt 104. Czyli no zwróci się w 52 tury, licząc samą premię. No ale pole też jest coś warte. Gołe 1-1. Jakbym to cokolwiek zrobił, no to już się... już się nie zwróci, można powiedzieć. Po prostu tam, gdzie mamy dużo, albo inaczej, tam, gdzie mamy mało pól, no to nie zawsze warto robić takie rzeczy, jak wszystkie dostępne czy możliwe do zrobienia dzielnice. Także w tym momencie ja sobie odpuszczę tutaj ten akwedukt. Ja bym już tu wolał, słuchajcie, zrobić sobie biznesową. Tutaj. No, bo tutaj mogę jeszcze zmieścić port. Czyli te. Aj, ja muszę tutaj tym wziąć. Mogę port, dzielnicę portową zmieścić. Teraz ona ma 3, ta ma 4, dużo złota. W portowej mamy latarnię, będzie szlak handlowy. No, nawet pierwszą ją chyba zrobię. No i potem w portowej mamy budynki, które dają żywność, złoto i produkcję. Także mimo tego, że ja tutaj żadnej floty oczywiście robił nie będę, to się opłaci. Bo też dużo zasobów będziemy mieli, dochodów może bardziej. A tu chyba będę musiał zrobić tę dyplomatyczną, bo w pasargadach nie mam gdzie. A to jest też nawet nie głupie, bo ja mam z kolei cechę taką, która sprawia, że w mieście, w którym mam dyplomatyczną i w mieście stołecznym mogę kupować te dzielnice za złoto. 620 kosztuje taka przemysłówka na przykład. Ja bym się chyba o to pokusił. I tutaj też bym sobie kupował. Tak kombinuję. No
jeśli mnie Aztek nie zaatakuje, to ja teraz nie potrzebuję szybko tych jednostek przezbrajać. Mogę się spokojnie rozwijać. Tutaj podobnie można by kombinować z tym akweduktem. Tu może ma to więcej sensu, bo więcej pól tutaj mamy. Jakieś farmy zrobię, tu mają być trzy, ale to chciałem te pasargadom dać te farmy. Te dwie na pewno. Czyli tutaj też nie robię, czyli tutaj też mogę... O, nawet tu mogę chyba wetknąć tę przemysłówkę. Mogę tu? Tu bym sobie jeszcze jakąś jedną dzielnicę zrobił, chociaż kurczę, ja bym ten tartak też tu chciał. Bo tu ma być wojskowa, pamiętamy. A nie, zaraz, ja sięgnę jeszcze te pola. I tu trzy farmy, tu dzielnice mogą być, będą na siebie oddziaływać, plus jeden będzie. No, może być chyba. Dobra, zakolejkujmy ją sobie też tutaj, żeby ten koszt zblokować, 156 młotków. Może tak być, to by kurczę też by padało kupić, tu nie mogę tych dzielnic kupować. Ale mógłbym spichlerz na przykład kupić, szybciej bym się rozwijał. No nie wiem, ile się robi ta? 11 tur, kurczę, no to warto by było. Bo ten warsztat będzie jako tako szybko. No 11 tur to nie jest mało. W takim mieście jak Pasargady. Szybciej się będziemy rozwijać. Tutaj tę dyplomatyczną muszę wcisnąć. No ale i przemysłówkę muszę wcisnąć. No kurczę, pieczone. No, będziemy kombinować. W Pelli też będziemy kombinować. Aha, bo ja bym to w ogóle chciał zrobić świątynną. Bo tutaj, no, zrobił Grek tę wielką łaźnię. Tu jest ta wiara. O, tu jest. Także ja bym tego nie chciał zabudowywać dzielnicami. Bo tu mamy te równiny zalewowe i jest ta wiara właśnie. Tu bym zrobił farmy. A tu sobie dzielnicę jakieś pobudował jeszcze. I jakoś by to było chyba. No, tak kombinuję, szanowni państwo. Na zmień politykę, lojalność. Czekajcie, 100% do budowli. Mamy mury, mamy. Tu by wypadało te mury zrobić. 16 się robią, ale to może kiedy indziej. No tutaj na pewno bym chciał. Dobra, to zostawimy jeszcze te mury. Zostawimy jeszcze te mury, lojalność też. Produkcja jednostek, o to możemy zmienić. A czyli weźmy sobie tę kulturkę chyba. Albo budowniczego ewentualnie. Nauki, mam 41, 6 punktów. Dobra, weźmy to. Weźmy to i grzejemy. Zobaczymy, jak to tam się będzie zachowywać. Jeśli chodzi o lojalność, nasze zachodnie rubieże. Kasztelanie, Pella i... Kurde, Aleksandrium może to nazwę, bo mnie denerwuje. 12 tur. No nie fajnie, nie fajnie, ale to rośnie. No dobra, czyli jak zakładam... Damy tutaj. Nie, 29, patrzcie. Teraz 130 kosztuje. Nie, nie przerabiamy na razie. Jak ja chcę to w ogóle zrobić, żeby to ręce i nogi miało? Chyba zostawię ich na tej drodze tutaj. A, jednego dam tu, drugiego dam tu, w razie czego będę się szybko wracał. No pytanie, czy mnie będzie chciał bić? No chyba będzie, bo mi miasto właśnie założył. O, ale pała. To już tu kombinuję, żeby pole kupić i wojskową mu to wpierdzielić. Bo on jest następny do bicia. Bo łatwiej do niego podejść. Wydaje mi się, że tu jest w ogóle miasto, także ja tutaj też wojskową planuję. Jakbym tutaj dał wojskową, to bym sobie w to jeszcze rypał bez problemu. No Mongol jest tak bardziej... Trudno położony, że tak powiem. Trudniej go dopaść. Trudniej go znacznie dopaść. No bo tu mamy fajne pola. A tu by farma była kiedyś fajna, bo tu już dwie są. Kup pole. No to kosztuje 90. No ale tutaj robić wojskową? Czekajcie, no w sumie tak. Bo tu mamy kampus, tu będzie wojskowa. Tu potem jeszcze jakaś, tu jeszcze jakaś. To będzie na siebie ładnie oddziaływać. Może być tu. Tylko, że fajne pole w sumie. 3-1, równiny zalewowe.
No ale jak się tak wystawił, no to weźmy. Na razie nie mogę tego zakolejkować, więc czekamy. Potrzebujemy 7 ludka, no to jeszcze trochę. Ale tak, tutaj to sobie zdobędziemy. W CIF 6 każde miasto, nawet byle jakie, jest coś warte. Coś robi, nie powoduje problemów takich jak w CIF 5, bo w CIF 5 miasta są inwestycją, a tu się po prostu je spamuje i jest dobrze. Umowy jednorazowe. O, poszedłbym tam do niego. Czy to będzie miało... No teraz jeszcze ma znaczenie to żelazo, ale całkiem sporo daje. A, masz. Ja już się go nie boję. Już mu wpierdzieliłem. W zasadzie. No chyba, że mnie kurde jeszcze gość zaskoczy. I wydyma. Czyli mogę do niego tam iść, połazić sobie. Tak, tam były otwarte, tak? Ja bym tam zajrzał. Obszedłbym to wokół. To mi się podoba nawet. Jednostki. No mało trochę tego mam. Nie powiem. Biorąc pod uwagę szczególnie siłę militarną Chinggis Khana. Ale reszta? Kolumbia słabiutko. Tylko ciekawe, czy Kolumbia się... Ej, czy ty się z Bongołem bijesz w ogóle? Nie. Czemu ty masz takie problemy? On gdzieś tutaj jest. O, tu go widać. A ten... Czaka musi być... No gdzieś tu chyba. A dobra, odkryjemy, dobra. Odkryjemy, nie kombinujemy, spokojnie. Handlować z nimi możemy, także nie musimy na razie widzieć, gdzie są. Najważniejsze, że widzimy Tenochtitlan, które w następnej kolejności chcemy podbić. I tędy raczej pójdziemy właśnie. Z tym, że jak już będę miał... Co? Bombardy chyba. Chyba bombardy, szanowni państwo. No i jak to wygląda? 160, 33. Rozwijają się te miasta. No spichlerz, kolejny ludek to będzie nacisk większy i na to, i na to. Może tak być. Wiszące ogrody. O, całkiem. Dobra, ja chciałem... No fajne, 2-2, za 9 turek będzie, to będzie szybciej. Farmy trzeba tu zrobić, muszę też budowniczych natrzepać jeszcze wielu. Ja bym chciał sprzedać koniki na przykład. O, nawet. 18. A masz. Ty też masz. Konie. O, czaka... To rozumiem. Za 40. No też mu dam, żeby go tam nie zniszczyli całkowicie. No i poproszę... A. Chciałbym coś kupić fajnego, ale nic z tego. Dobra, ja chciałem kupić przecież tę przemysłówkę tutaj. Proszę bardzo, mamy ją gotową. Elegancko. A tutaj w ogóle mam te kusze. Czy ja chcę gdzieś nimi łazić, odkrywać? Zaraz, bo ja tutaj miałem. No tak, no właśnie. Po ten obóz tam sobie szedłem. A ten miał naprawiać w razie czego, ale nie ma takiej potrzeby, więc idziemy te farmy tu zrobić. No, nie trafiłem? No, nie trafiłem. 3-1, 3-2. O, teraz to lepsze nawet. Wytrzymamy chwilę. Spokojnie jak na wojnie. No, tu jest produkcja, to możemy to robić. 160 tam wytrzymamy, 33 może też wytrzymamy. Dobra, poczekamy, aż to się wyleczy i też coś podkrywamy. Oj, ja tu byłbym suzerenem. Chcę? A, spróbuję. Ja będę bronił tej tarugi. Wukong. Ma go ktoś? Nie ma go nikt. Małpi król. Co on robi? A, taki ninja ukryty. Ma znacznie zwiększoną długość życia. O kurcze pieczone. Ile byś się, chłopku, robił? 9 turek. Tylko chciałbym go mieć na wojnę. Ale ktoś go może mi ukraść. Ciekawe, ile on będzie żył. Dobra, spróbuję to, ale może o wiele, wiele później. Żeby mieć go na wojnę z Aztekiem. Na tym mi zależy. I to nie tak, jak teraz było z tym małym, że tam był 10 tur. Może by był ze 20 chociaż.
O, i teraz sobie tutaj tobą pójdę podkrywać troszeczkę. O, narobił kurz, patrzcie. Patrzcie gnoja, patrzcie gnoja. Jaki cwaniaczek, nieboraczek. 107 zł na turę, to lubię. Dobra, z nim to się chcemy lubić. A z Aztekiem nie musimy. Dobra, jest dobrze. Z nim to sojusz nawet będę chciał. Szkoda, że on się lubi z nim. Ale to się jeszcze może zmienić, szanowni państwo. O, jest. Kolumbia Wielka i jakieś miasto państwo. Mamy ciasną mapę, tak jak kurczę miało być. Od początku. Nie chcę Złotego Wieku wcale. Nie na tym etapie gry. Później. Jezu, czy to jest ciężka piechota? Czy pikinier? Bo mylą mi się te jednostki. Pikinier. Dalej, tak mnie prawie rozdupczył. Uciekamy. Nie no, taktycznie się wycofujemy, co ja gadam. Jakie uciekanie. No już lepiej. Tylko, że ten spichlerz też bym tu kupił, bo jak on ma się tyle robić, to przecież dramat jakiś. Biblioteka. Ojejku. Pomnik też by wypadało kupić. Nie no, to jest mierna produkcja. To by wypadało zrobić tę przemysłówkę przecież. Wojskowa też by się, no tu by się przydała. Ale nie, dobra, z Grekiem też sobie poradzimy. No ale przemysłówka by się przydała. Tu jakby ją dać, no powiedzmy, że wojskową. Czy ja Bandar Brunei będę chciał bić? Też dobre pytanie. Bo tutaj nie mamy produkcji, więc tego lasu bym chętnie nie karczował. Tego też nie, nawet bym go chętnie kupił. Tu zrobił przemysłówkę, miał jakąś tam delikatną premię. Tu coś zbudował, no nie wiem, albo wojskową, albo coś innego. Tutaj jakąś tą portową znowu. Jakiś park wodny też by się pewnie przydał. No dobra. Zróbmy tak. Kup pole. Okej. Zblokujmy ten koszt. Boże, 104. Zakup. No spichlerz, żeby się rozwijać. Tylko budowniczych potrzebuję do jasnej, ciasnej anieli. Dobra, najpierw bibliotekę może. I spichlerz może. Kampus i przemysłówka. No, to się rozwija nawet nieźle. Dobra. Tu koszary. Też możemy przemysłówkę zrobić, żeby te produkcje tutaj zwiększyć, bo marnie to wygląda. O, tu jest ten akwedukt, bo tutaj, szanowni państwo, słodkiej wody właśnie nie ma. Więc tutaj jak najbardziej warto. No tu czekamy cierpliwie. No i jeszcze tu zajrzyjmy. Meksyk. Meksyk kiedyś był fajny. Mexico City. Efekty regionalne twoich dzielnic przemysłowych i rozrywkowych oraz parku wodnego mają zasięg większy o 3 pola. Dalej jest fajny. Wydaje mi się, że on kiedyś był inny. Już nie wnikajmy w to. Ale to też jest okej. Także tu mamy Kolumbię, słuchajcie. Dobra, Grek jest do bicia prędzej czy później. Albo do zostawienia i aż poczekamy, aż sam zgnije. No, wziąłem sobie tę tarugę, jak widzimy. Już mnie wydymali. Niestety. Ale uniwerki będę robił, więc i tak tamte pola warto, żebym miał. O właśnie, tutaj plus 4 nauki. Kultura zniżka na ulepszenie jednostek, to będziemy chcieli. To będziemy chcieli. Dobra. Mury zrobiłem. Jako tako. Na razie będę kupował budynki, nie będę ulepszał. Chyba się nikogo nie boję. No, weźmy to. To zostawimy, bo ciągle mamy jakieś delikatne problemy. To i to jest ok. Jest ok. Chociaż to bym chciał. Dobra, to bym najpierw chciał. I trochę budowniczych jeszcze zrobić. No, dobra, tak zróbmy. O, tu możemy zajrzeć. To zajrzyjmy.
tu jak się schowam, to mnie zaatakuje i zabije. To tędy. Wycofujemy się, znowu chciałem powiedzieć, uciekamy. Dobra. No jak najbardziej by się Uniwerek przydał i warsztat, ale zróbmy sobie szybko pana... Jezu, 6 tur. Czy tu kogoś porypało? No tutaj to raczej chłopa nie zrobi. 29, będę chciał go kupić. 360. Okej. Bo tu mamy tą panią. To nawet dwóch budowniczych będę chciał kupić. O kurcze, pieczone, jakie drogie. Jakie to się, szanowni państwo, porobiło drogie. 7 turek. Dobra, trzeba będzie kupić tych budowniczych. I nie cudować. No. Tak, chyba, że coś jeszcze mogę sprzedać. O, 7 na turek. Dobrego partnera handlowego zyskałem. Słabiaki kupują takie rzeczy, bo mają problemy generalnie. Także mnie to pasuje, bo dużo złota trzepie. Mistycyzm. No można by to odkryć. Świątynny emisariusz. Idziemy po boskie prawo, no tak. I to grzejemy prostą drogą, słuchajcie, tak? Tak. Nieważne, co oni mają. W gruncie rzeczy. Republikę klasyczną ciągle. A ten autokrację ciągle. Idziemy po boskie prawo. To jest chyba najlepszy z tych drugiego poziomu. Albo przynajmniej mój ulubiony. Dobra, ja tutaj chcę najpierw warsztat chyba, bo ta produkcja będzie lepsza, a potem uniwersytet. Tylko, że spichlerz by się jeszcze przydał. To w sumie wcześniej nawet, bo obszarów mieszkalnych kurde mamy, ale nie, tu się nawet nieźle rozwijamy. No dobra, niech tak będzie na razie. Mam jednego i potrzebujemy 7, to nie dokładam na razie. Tam też produkcja jest, ten Meksyk i w ogóle, ale ja mam jakieś warsztaty, nie mam jeszcze. No prorok natury, no właśnie. Też by się kurde przydał. Czekajcie. O co chodzi z tą religią? Jezu, dopiero jest jedna. O wow. Mój Panteon. Kurde, no można by zgarnąć tego proroka, też nie mówię, nie, ale jak boskie prawo będziemy mieli, może wtedy. Dobra, to tu się wyleczymy i potem tam pójdziemy. Tylko wypadałoby wysłać tam jakąś jednostkę. Tylko, że teraz obydwie jednostki wysłałem na zwiedzanie, więc zrobimy to później. O, nawet nie chcę tych punktów epoki. Dobra, to ja tego nie niszczę nawet. No teraz mógłbym tego suzerena czacę zdjąć, ale to mi się niezbyt podoba. Świątynną oni tam w ogóle chcą. Ja tu bym taką chętnie zrobił, no ale na razie nie mogę. Więc musimy cierpliwie czekać. 154 ta przemysłówka. O, rośnie wreszcie, dobrze. Dobrze, szlak by się tu przydał. Szlak by się tu przydał i ci budowniczowie by się tu przydali. Jak zrobię tartaki, to już będzie inna bajka. No dobra. Najpierw to, a potem pomnik i dopiero to. Tu jest ok. Kampus, potem biblioteka. 5, 10, 9, kolejny ludek. Nie ma dramatu w gruncie rzeczy, to zrobimy już to. Tu jest zakolejkowane tak, jak miało być, to ok. No i tu jeszcze by trzeba było pokombinować, ale na razie ok. I tu też na razie ok. A nawet zróbmy sobie najpierw ten akwedukt, bo brakuje obszarów mieszkalnych. No, tutaj też trzeba zrobić tartaki na tych polach i też będzie ok. No będzie całkiem fajnie. No i proszę bardzo, odkryliśmy wreszcie tartaki. Tutaj świat odkrywamy. Bardzo miło. Sympatycznie. Jest czaka, patrzcie. Tutaj. No i miałem zerknąć. Co ty mi dasz? A, z warsztatem. Przy produkcji cudów budowli i dzielnic plus 1. No też fajne. A jakie masz zadanie? Wyszkul ciężką piechotę. Orzesz ty gnoju.
Zbuduj akwedukt. Dwie tury bym zarobił. Olać już. Już olać, szanowni państwo. Idziemy po tę saletrę. Chciałbym ją widzieć. Bo to może mieć znaczenie w kontekście wojny i pokoju. Ląd się kończy. No i dobra, wreszcie spokój. Ten ma ciemny wiek, Olek ma ciemny wiek. Aztek i Mongo mają zwykłe wieki. No i dobrze. No szlaków jeszcze zbytnio nie mam. Jeden punkt za każdą nową wyspecjalizowaną dzielnicę. No, zakładam, że więcej będę miał tych dzielnic chyba. Niż szlaków, no na pewno. No i teraz będę mógł ten obóz tutaj zniszczyć, bo będę miał problem, żeby zdobyć te punkty. Najprawdopodobniej. No i patrzcie, ukończony spichlerz. I na razie bieda. No dobra, to zróbmy sobie amfiteatr. Ojejku, nie to, tylko to. No i dobra, szybciej ludek będzie za 8 tur. Niech będzie, niech będzie, niech będzie. Tutaj mamy panią Liang, także tutaj kupujemy budowniczych. No, 6 akcyjek. Jeszcze za 2 nawet bym chętnie ich kupił. Wasza ambasada pewnie, przyjacielu, z tobą żyje w zgodzie. Sojuszu z nim podpisywał raczej nie będę, chociaż cholera wie. Ty no nie mówcie, że mi splądruje, gnojek. Może splądrować. Tak wygląda, jakby się szykował. A, przeżył, patrzcie. Nie no, tu miały być 3 farmy, bo będą fajnie działać. Las mnie osłoni, nie przyjdzie. Dobra, dawaj farmę. Pyk. No jeszcze zajrzymy. Zajrzymy sobie. Dobre rzeczy się robią? Chyba dobre, nie? Ja bym tu jednostkę chciał jakąś wysłać. Pełna za 3 tury. Nie no, tego chcę wysłać. Czy to będzie ciężka piechota? Tak, tam gdzie się będą cieszyć. Tu jest w ogóle droga, to tędy idziemy. No dobra, i się możemy ulepszyć. Ucieszyli się? Tak, fantastycznie. Nie trzeba wyszkolić, trzeba stworzyć jakoś tak, byle jak. Ważne, żeby było. O, potępił mnie. Ojejku, może tak być, że będę się musiał z nim bić, mimo że nie będę chciał tego robić. Bo jak się usra na mnie, no to co poradzę? Nic. Będę musiał gnoja dobić i tyle. Dobra, wrócimy się za momencik. Nie no, chyba się trzeba wrócić. Dobra, wracamy się, słuchajcie, bo mógłbym jeszcze iść do tego, z Rusa, ale to czym innym tam pójdę. I nie teraz, myślę. I nie teraz. Pyknijmy sobie w tego. Nie splądrował, bardzo mnie to cieszy. Połasił się na tego robotnika, bardzo mnie to cieszy. Tartaki już możemy robić. To też mnie bardzo cieszy, tylko ja to chciałem wykarczować jeszcze w ogóle. Ale to tym bym wolał jednak grzać. Ile fabryka dała? O, gdzieś tu. Dobra, to ty idziesz tu. Tu kupmy sobie jeszcze jednego. Skórkowany droższy. Tu możemy pohandlować. Na razie słabiutko. O. 13 tu 3. Czekajcie, tak wyjdzie taniej? No ciut. Chociaż nie policzyłem, ile gotówki było. No ale dobra, to i tak były grosze. Tu i tak były grosze, szanowni państwo. Wyślijmy chłopa tutaj. 10 tur, Boziu.
No więcej tych szlaków też potrzebuję. Muszę zrobić jakieś biznesowe, portowe. A, ja to w ogóle chciałem przestawić. Ale dobra, to poczekamy na razie. Cierpliwie poczekamy, słuchajcie. No i pan idzie tu. Pan się tu leczy. Pan idzie... no zrobić tutaj te rzeczy, o których mówiliśmy. Twoja obietnica została spełniona. O jakże ja się cieszę. Jezu, to on się czepił, że ja się gdzieś obok niego osiedliłem? Oto się Kolumbijczyk... No powiedzmy, że delikatnie, może. Ale to i tak jest szalone. Dobra, ty hopie leziesz. No tutaj chyba. Chyba tutaj. O, saletra, szanowni państwo, mamy. Jejku, czy tam jest piątka? Czy tam jest, słuchajcie, piątka? Jest piątka, Boże, pięć źródeł mam tu gdzieś. A nie, dobra, spokojnie. Cię przestraszyłem, że mi ta wiara zajdzie, ale nie zajdzie. Ale patrzcie, jaka bzdura. No już muszę bluzgać, czekajcie. No muszę, bo jeśli zaraz zobaczymy. Dobra. Powiedzmy... Kurde. Nie no, gdzie to jest? Tu? Tu jest saletra. Dwa naturę. Tyle mam ja. Dobra, mam tu jeszcze, odwołuję. Bo już chciałem powiedzieć, że sprawiedliwość, kurde, według balansu tej gry, a balans jest włączony. Grek ma cztery źródła pod stołecznym miastem. O, no ja mam pod stołecznym jedno. Generalnie, jakbym nie miał wcale, to bym puścił taką wiązankę normalnie, żeby tylko pikanie było słychać. Ale ja też mam pod stolicą saletrę. No i jedno źródło, powiedzmy, że mnie zadowala. A tu mam drugie, ale założyłem to miasto jakiś czas później. No powiedzmy, że jakiś balans, no w stylu takim balasa może bardziej, ale został ten balans balasowy zachowany. Jakiś. No ale cztery źródła, no zaraz zobaczymy, czy może nie jest jakaś saletra. Mam nadzieję, że tu każdy powinien mieć jedno źródełko, żeby ten balans był zachowany. Ja rozumiem, że może mieć ten Grek przewagę w takiej postaci, no ale każdy jakieś jedno źródełko powinien mieć. No i ja mam, więc nie psioczyłbym, gdybym teraz toczył wojnę na przykład z tym Grekiem. Więc jako tako przyzwoicie, to bym chciał przyspieszyć. No pytanie, jak tam inni właśnie z tą saletrą. Na razie nie będziemy patrzeć. Jeden żywności pastwiska. Czekajcie, idziemy po to. No i tu za chwilę. Jejku, ja mam niezłą naukę teraz taką, że to tak idzie. Co to ma być? Ty 70 mam. Nawet. Spokojnie. Zaraz będziemy robili kolejne. Uniwersytety pierwsze nasze. Porobiłem po prostu te kampusy i te biblioteki. Już to lepiej wygląda, jak widzimy. Zerknijmy sobie jeszcze, czy trzeba coś przestawić. Chyba nie. Tu uniwerek ma być. 22 tury. O nie, też biblioteka najpierw zrobimy. No i tutaj ta zbrojownia korci. Trzy produkcji więcej i kurde niż ta... A nie, przemysłówka będzie okej. Bo będzie akwedukt i jest nawet tań... Nie no, tyle samo w zasadzie. Tylko, że ja te zbrojownie chyba chciałem zrobić. Może kurde... A nie, tu się chcemy rozwijać. 4-6 jest. Gdzie ja potrzebowałem tej zbrojowni? Tu. Trzy tury warte. Tylko czy ja to zdążę zrobić? No mógłbym tu iść potem jeszcze, no tu zaznaczyłem zresztą. Potem mógłbym iść tu. Bo mi się nie śpieszy do tego renesansu jakoś szczególnie. No dobra, ja to zrobię, słuchajcie. W tym mieście, spichlerz i kampus. Oj, te mury też trzeba było zrobić. Tu? Tak, też potem damy sobie zbrojownię chyba.
No a tutaj tartaki absolutnie trzeba zrobić. Tu jest nieźle. No i tu będziemy jeszcze zmieniać, kombinować. Spokojnie. No tartaki będą ok. No to pole musi należeć do tego miasta, nie da się tego przestawić. Taki jest wymóg gry. Ale tu będą fajne. Tutaj chcemy właśnie, żeby Pella miała te równiny zalewowe, bo jak widzimy jest wiara, a to bardzo ładnie teraz wygląda. No to chcemy takie, oczywiście, że tak. Trzeba zrobić tu, no trzeba będzie to wywalić oczywiście. Zaraz, tylko to oznacza, że ja tutaj nie zrobię tej przemysłowej, którą planowałem. Jak to miało być, ale tutaj przemysłówka teraz będzie nawet niezła. To będzie nawet niezła przemysłówka przy tej saletrze podwójnej. O, proszę bardzo. Tylko kampusu nie ma w tym mieście, a ja bym też chciał tę świątynną, żeby gdzieś religię zrobić. Prędzej czy później. No i tu będzie niezła ta religia. Tylko że tu tak naprawdę miała być ta. Właśnie. Druga taka. Biznesowa. Ale chyba nie ma dramatu. Najwyżej nie będzie biznesowej. Musi być? Nie musi być. Może portową sobie tu zrobię? Tutaj ten kampus wetknę, no bo tu bym mógł przy górze, ale szkoda mi tego pola, bo jest ta żywność i wiara, fajne pole. No dobra, będziemy jeszcze kombinować. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razicho.